Po długiej przerwie zawodnicy z Unii Wyżej Gdańsk wracają do walki o ligowe punkty. Tym razem potencjał ekipy prowadzonej przez Mirosława Berlińskiego zweryfikuje Beniaminek najspierwszej ligi żużlowej Ostrowia Ostrów Wielkopolski. Emocji na torze nie zabrakło, ale było ich także bardzo dużo w parku maszyn. Wszystko oczywiście za sprawą powracającego po kontuzji Jacoba Torsella, a także sentymentalnego powrotu wieloletniego kapitana Wybrzeża Gdańsk, Renata Gafurowa. Tak jak zawsze powtarzam, są to ciężkie mecze, nie ma łatwych meczów. Jest tylko 7 drużyn w pierwszej lidze, każda jest wyrównana, no i każdy mecz jest ciężki. No decydują detale, upadek, wykluczenie, awaria sprzętu, no i to tak rzutuje potem na taką nerwówkę. Kolejny dobry, domowy mecz Karola Żupińskiego, 8 punktów, no to akurat jest bardzo duży plus, jeśli chodzi o jazdę juniorów. Zgadza się, no ma 17 lat, dopiero nie zapominajmy o tym, już bardzo dobrze jeździ. Także spokojnie, on swoje robi i cały czas do góry się pnie. No wygraliśmy mecz z Ostrowią, która wygrywała mecze wcześniejsze. Bardzo się cieszę z tego powodu. Ciężko ogólnie ten sezon, męczę się od początku sezonu, nie mogę dopasować silniki. Szukam cały czas w ustawieniach i ogólnie, nie wiem, można powiedzieć, że znam dobrze gdański tor, ale w żużlu nie chodzi generalnie o tym, że czy znasz tor, czy nie znasz. To jest sport techniczny, trzeba mieć silniki, dopasowane silniki, żeby szybkie motory były. Także z czym akurat mam problem w tym roku. No, staram się i myślę, że jeszcze dużo roboty, dużo pracy przede mną stoi. Gdańsk ma fajną ekipę, fajną drużynę i pokazali dzisiaj, że na dużo ich stać, że u siebie w domu, oprócz może tego mecze z Tarnowem, powinni wszystko wygrać. Plus 1. Czy to jest rezultat, który Ciebie na domowym torze satysfakcjonuje? Nie satysfakcjonuje. Na pewno mogę być dumny z naszego zespołu, że daliśmy radę wygrać i tylko tyle. No ja muszę się zrehabilitować jeszcze, no bo gdzieś moje głupie błędy na trasie, tak samo jak w pierwszym biegu, gdzie przywiozłem 0. No nie podobały mi się, bo tych punktów mogło być zdecydowanie więcej. Wiem, że to jest moja wina, przyjmuję to na klatę, sprzęt jechał bardzo dobrze i cóż, no przygotowujemy się do następnego meczu i walczymy dalej. How do you feel after your first meeting in Gdańsk? I feel great, you know, I had a good first meeting. And then the team did really, really well as well. Ostro have a good team as any team in the league. Even though Kasper didn't have the best of days, we still, the other riders picked up for him. And I think that's how a team should work, you know. So I'm very pleased with the results. Dziękuję wam za ambitną jazdę. Widać było, że chcieliście. Kasper dzisiaj nie miał dnia. Trudno, takie dni bywają. Ale pozostała część drużyny bardzo dobrze jeździła. Dziękuję wam. I want to say something also. We have a strong team. We can win this fucking league. You agree? Yeah. Yes. Thank you. What? No! One more!